miejsce kawiarnię, w której zjedliśmy pycha śniadanie, a jest przed godziną 8 i lecimy na kolejne 25 km. Mam nadzieję zrobić je błyskawicznie szybko i mieć czas na wykonanie prania. Nauczka z wczoraj jest taka, że trzeba być w albergu dość wcześnie. Wczoraj zajęliśmy sobie kolejkę wielką z pytą prania. Jak przyszło do nas, żeby zrobić, to pani powiedziała, ale przecież nie zdążycie zrobić prania, a 8 wyłączamy prąd. Więc mamy wiele brudnych ciuchów wymieszanych ze sobą, które tylko czekają na pranie. A nagrywam z telefonu Uli, bo mój zawalał się kompletnie i mam obsówkę w montowaniu. Wydawało się, że po przejściu granicy z Kastylii i Leonu do Galicji już będzie tylko, niech se pojedzie, będzie już tylko z górki i prosto do morza. To od 3 km idziemy pod górę i zgodnie z mapą jeszcze kolejne 3 będziemy iść pod górę. I trafiliśmy w środek Bieszczad. Giełki poranne się podnoszą i łagodne wzgórza kolejne rosną i opadają przed nami. I nawet coś niebieskiego, więc liczymy, że pogoda dzisiaj będzie w miarę łaskawa dla nas. A teraz przystanek na herbatkę. Kupiliśmy termos, to korzystamy. A za nami antyczne miasteczko, skansen archeologiczne z IV wieku przed naszą erą. A nad nami szare niebo już się zachmurzyło i chyba już tak będzie. I mgły, i chmurki snujące się. Ale to chyba już ta kamera nie pokazuje. Ładnie, ale szaro. Podsumowując. W słoneczku, chociaż w zimnym wietrze, osiągnęliśmy najwyższy punkt dzisiejszego dnia i wyczekujemy już miejsca, gdyby coś zjeść. Jakoś się dłuży dzisiaj ten dzień. Wcięło mi nagranie z wczoraj, więc dogrywam dzisiaj dziennik pokładowy dnia 32. Przeszliśmy wczoraj 25 km. Znaleźliśmy bardzo fajny nocleg w miejscowości Palas del Rey. Dość małej miejscowości, ale bardzo turystycznej, z świetną restauracją. I w sumie nic więcej się nie działo, resztę wieczoru spędziłem walcząc z telefonami, żeby móc montować filmiki na telefonie Uli i przerzucać filmiki zrobione jeszcze na starym telefonie do Uli telefonu. I walka wygrana, tak jak widzieliście, filmik sprzedwczoraj się ukaże i możemy jechać dalej. Zmęczenie spore, pogoda ciągle taka sama, ciągle w kratkę, ciągle zimno, ciągle czasem pada, ale się nie poddajemy, idziemy dalej do przodu. Do zobaczenia jutro.